Rozpoczynamy! Jasne, na pewno zaimponowałaś, ptaszyn. Jak już skończysz się popisywać, to może skoncentrujesz się na pracy. Celes ma dotrzeć na miejsce przekazania paczki. Masz jej dostarczyć towar. Będzie czekać przy maszcie radiowym na wprost. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bloody. Dzisiaj kontynuujemy naszą niesamowitą przygodę z grą Mirror's Edge. Tak, pierwszy odcinek to był typowo treningowy, drugi już rozpoczynamy tryb fabularny. Widzieliście teraz krótkie wprowadzenie, jak nasza Fate się popisywała. Tak, kolejna sprawa. Zdecydowałem, że jednak włączę napisy, dlatego w pierwszym odcinku ich nie było, a tutaj już będą, bo jednak jakoś tak mam wrażenie, że to mimo wszystko troszkę może ułatwić, bo czasami może na jednak nie dosłyszeć, co mówią nasi główni bohaterowie, więc wolałem to włączyć. No... O co chodzi? Zegartyka. Zegartyka. Tak, mamy teraz aktualne zdanie. Aby wykonać tę robotę, musisz zanieść tę torbę Celesty innej sprinterce. Czeka w pobliżu wieży komunikacyjnej, daj jej torbę, a Cel zaniesie ją stamtąd dalej. Dobra, to mamy właśnie takie mamy zadanie, więc już nie tracąc czasu, lecimy z tym koksem. Ogólnie rzecz biorąc, tu nie powinno być... Tu nie powinno być problemu z znalezieniem odpowiedniego miejsca. Dobra, ja będę musiał oczywiście jeszcze sobie sporo troszkę potrenować te bieganie. W każdym razie myślę, że jakoś bez problemu będę sobie radził. Mam takie nadzieje przynajmniej. Zobaczymy. Jeszcze trzeba, muszę jednak troszkę poćwiczyć, bo zapominam o niektórych rzeczach. To jest... Co prawda, to prawda. O, czasami nasza bohaterka na przykład zatrzymuje się, niechcący się zatrzymuje prawie, że... No ale tak mniej więcej, to przecież prawie dobrze nam idzie. Wow, ostrożnie. Ty się ślimaczysz, a Celest szlak trafia. Już prawie dotarła do masztu radiowego. Przekaż jej torbę, dalej to już jej zadanie. Przekażę, spokojnie, wow. No, tu trzeba ostrożniej z tymi skokami. Dobrze, że jednak są te podpowiedzi, bo czasami można byłoby się naprawdę pogubić. Ale dobra, oczywiście jak zawsze staram się przejść jak najszybciej, jeśli się tylko da. O, effective hikes to były. Co nie, dodali takie elementy. Od ciebie gorąco, Faith. Niebiescy już do ciebie jadą. Helikopter telewizji dał im cynk. Wiem, że dasz sobie z nim radę, ale skup się na zadaniu. Klient będzie wściekły, jeśli się nie wywiąże. Dobra, moment, gdzie my jesteśmy? A nie widzę tak naprawdę. Tu pokazuje, że muszę się przesuwać. Aczkolwiek, czy jest jakaś możliwość, żeby popatrzeć do tyłu? O, dobre, to mi się podobało. Widzieliście, jak można tutaj fajne rzeczy robić? Jak można patrzeć do tyłu? Taka sytuacja. Dobra, ale już dobra, przestańmy się wygłupiać, bo ogólnie rzecz biorąc bez sensu to zrobi... Hehehe, nasza fej, co ty zrobiłaś? Dobra, widzę, że jeszcze będziemy musieli sporo poćwiczyć. A, widzisz, czyli Q to jest przycisk, żeby po prostu... Torby ukryte są w miejscach składowania, skąd można je zbierać lub są porzucone przez sprinterów mających kłopoty. O tym, że w pobliżu znajduje się punkt składowania, informuje znak sprintera. Poczekaj, znak sprintera? Nie wiem, szczerze mówiąc, ja tu nie widzę żadnego znaku sprintera. No dobra. To już się tak troszkę powygłupialiśmy. Ja muszę jeszcze do końca... Zawsze staraj się utrzymać w rozdala od wrogów. No spoko. O, tu widzimy znowu efekty hikes, to nie, czyli te takie sznurki. Jak widać, mimo że moja... O, kurczę. O, rozpoczęła się ostra akcja! Żarty się skończyły. No co ja robię? Nie będę ich rozbrać, troszkę ich tam jakby za dużo. Łączę się z Celest. Jesteś tam, Cel? Policha ciężkiego, co się dzieje? Słyszę strzały, a ta ptaszyna jest chyba zbyt ciekawa. Faith jest w drodze, szykuj się do biegu. Dlaczego nie mogę tu wejść? Nie wiem, po co mi była ta torba sprinterów, ale mniejsza o to, już nie zdobywamy takich pierdół, niepotrzebne to nikomu. Tylko przez to tracimy niepotrzebny czas i życie. A tu chodzi o moje życie. Ale wysoko skoczyliśmy. Ale dobra, musimy stąd spadać.
Wrogowie, których musisz pokonać, oznaczeni są na czerwono przez wzrok Spintera. Pokonaj lichą lub omin. Trzeba się przez nich przedrzeć. Atakować podejrzaną. Haha, i kto teraz mi? Gotowa ten? Tak, właśnie widzę fejt. Haha, głupek, zginął od mojej ręki. Nawet w tej grze możemy zabijać ludzi, choć nie jest to akurat konieczne. W większości przypadków to właśnie nie jest konieczne, ale cóż, jak jest taka okazja, to czasami nasza fejt może sobie postrzelać. Co? Co to było? Nie wiem, o co chodziło. Musisz zmyć się z tego dachu, Faith. Nie obchodzi mnie jak, po prostu zrób to. A, chyba wiem, co muszę zrobić. Możliwe, że tam była jakaś cutscenka, którą przez przypadek pominąłem. No trudno. Miała być cicha robótka. Czemu do licha strzela? Nie wiem, co się dzieje. Nic. Nagle zaczęli strzelać. Popytam trochę. Zabieraj się stąd. Wracaj do bazy, Faith. No dobra, jeśli chodziło o pierwszą misję, to byłoby na tyle, ale gramy dalej. Officer Connors, powtórz! Idę do Roberta. Roberta Pope. W sprawie włamania z zeszłego tygodnia. Wiesz, pod adres 56 West Arlon Drive. Przekaż Millerowi. Przyjąłem. Przekażę wiadomość, oficer Connors. Dzięki, bez odbioru. Hej, siostra. Jesteś mała? Hej, Merk. Pewnie słuchasz policyjnego radia. Znasz mnie. Spróbuj się przespać. Dzień był ciężki. Jutro popytam niebieskich, dlaczego takich swędziały paluchy. Wpadnę później, okej? Okay? I nie wyrzucaj tej pizzy. Lubię, jak dodatki trochę dojrzeją. Wiem przecież. Nara, Merk. Strzelanina! Powtarzam, strzelanina! Wszystkie jednostki pod adres 56 West Arlon Drive! Natychmiast! Zachować ostrożność! Kate. Gdzie jesteś, Kate? Gdzie jesteś? Ej! Merk! Zeskoczyłaś? Wejdź na linię i namierz mnie. Widać, sytuacja zaczęła się komplikować. Chodzi chyba o siostrę naszej głównej bohaterki. Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, gdzie jesteś i co do cholery robisz, to się nie krępuj. To moja siostra. A, dobra. Spróbuję się dowiedzieć, co się dzieje. Daj mi moment. No dobra, i wkraczamy do akcji. Jak zwykle musimy być całkowicie sprinterownymi osobami. Bo sprint to nasze życie, to sens życia. No kurczę, czemu nasze... Ho! A chciałem, wiecie co, chciałem się tak sprytnie to zrobić, a cholercie nie... Oczywiście, jak zawsze, nigdy nie wyszło. Dobra, koniec, dobra, już koniec się tego wygłupiania, bo jak ja się wygłupiam, to nigdy nie wychodzi. West Arlon było gorąco. U Boba. Chyba tam idziesz, bądź ostrożna. Nie wiadomo, co tam się dzieje. Dobra, teraz musimy wskoczyć tutaj. O, proszę, elegancko. Na burmistrza? Wreszcie ktoś, kto by zrobił coś dobrego. Dobra, jesteśmy w środku pomieszczenia, aczkolwiek pewnie tu nie będzie wcale tak bezpiecznie. Ale oczywiście, do interakcji z przyciskami takimi jak ten przy windzie użyj E. W grze możesz używać różnych przycisków i zaworów. No dobra. O kurczę, czyli... Nareszcie zrobi się troszkę spokojnie. Bo będziemy teraz przecież jechać windą, to będzie bardzo spokojny etap. Centrum handlowego New Eden w ten weekend? Zatrzymaj się w restauracji Taste New Eden na śniadanie.
lunch, obiad lub na małą przekąskę. Taste New Eden to prawdziwy smak raju. No, nareszcie. Spokojnie, spokojnie, zaraz się chyba czegoś dowiemy. Kate, co ty tu robisz? Co się stało, czy ty? Nie, nie poznajesz go? Powinna. To Robert, Robert Pope, przyjaciel taty. Cholera, ten Pope? Zadzwonił, rzadko się odzywał, odkąd jestem w służbie. Miał włamanie w zeszłym tygodniu, siedzi w polityce. Nie czytasz wiadomości? To już nie wiadomości, tylko reklamy. Kandydował na burmistrza. Pewnie to włamanie go ostro wystraszyło, nie? Tak myślałam, ale to było dziwne. Powiedział mi o włamaniu, poprosił o przejście, a potem pytał o ciebie. Serio? Nie widziałam go co najmniej od 10 lat. Cóż, żył jeszcze, gdy dotarłam. Siedział przy biurku, pisał. Straciłam przytomność. Gdy się ocknęłam, nie żył. Zastrzelony prawie na pewno z mojej spróby. Na biurku była książka, pamiętnik. Nie ma go. Nie wiem, czy ktoś jeszcze był w budynku. Zostawiłam radio w wozie. Jeszcze tego nie zgłosiłam. Chodź, idziemy. Wezmę cię w bezpieczne miejsce. Nie mogę teraz uciekać. Nie jestem jak ty. Ucieczką udowodnię swoją winę. Myślisz, że to był wypadek, Kate? W tym mieście nie ma wypadków. Ktoś chciał go zabić, a ty za to dostaniesz po dupie. Pomóż mi, Effie. Błagam. Masz przecież kontakty. I to te właściwe. W tym coś jest. Musiał coś wiedzieć. Nie mogę się w to mieszać, Kate. Wiesz, kim jestem. Nie mogę. Kate, niebiescy w drodze. Zrywaj się stamtąd. Natychmiast. Postaram się, Kate. Jeśli coś pójdzie źle, znajdź Millera, mojego przełożonego. Przekaż mu wszystko. Ja nie żartuję, Faith. Oni się nie tatkają. Zjeżdżaj stamtąd. No idź! I Faith. Dziękuję. Jeśli utknąłeś i potrzebujesz pomocy, przytrzymaj lewy alt, wskaże ci prawidłowy kierunek. Cholera! Faith, w budynku, Faith. Ruchaj! No i znowu się zaczęło? Ja tu mam problemy. Łot się dogania, Faith. Szukaj drogi ucieczki. O, drogi ucieczki szukaj. No właśnie to cały czas robię. Gra mi się zaczęła zacinać, to pewnie przez te efekty w hikes. Na pewno to przez efekty PHX, jestem wręcz przekonany, że faktycznie tak to jest. Wyjście powinno być przez księgowość. Ale się zacina. Dobra, wiecie co, ja muszę coś zrobić. Bo po prostu, poczekajcie, bo jest po prostu masakra z tymi efektami. No, po prostu ruszać się nie idzie. Dobra, wiecie co, sytuacja wygląda tak, że... No niestety, z powodu efektów hikes musiałem je wyłączyć i teraz będę jeszcze raz grał, co nie? Teraz pominę sobie, pominąłem sobie tą cutscenkę i teraz znowu zaczynam uciekać. Wyłączyłem efekty PHX, więc powinno być o wiele spokój. No i teraz nie będzie już takiej ładnej grafiki, no ale przynajmniej nie będziemy mieli problemów z bieganiem. Mi się wydaje, że tutaj to między innymi z tego powodu, że na przykład te szyby, tutaj jakie tu wszystkie pękały, są pod efektami właśnie PHX i mój komputer po prostu nie wyrabiał najprościej w świecie. Nie był do tego, nie jest przystosowany do takich wymogów, tak powiem. Ale dobra, teraz już wszystko na szczęście działa ok. Och, ledwo się udało. O cholera, nie, to ślepy dołek. No i teraz tak, ogarnij gdzie tu iść, to nie? Tam? Ja cię kręcę, czemu ja to wcześniej tego nie zauważyłem?
Dobra, już koniec takiego lamienia. O, jest, jest kanał, dobra. Nie wiem, tu czasami trzeba działać instynktownie, bo czasami właśnie nie wiadomo do końca, gdzie trzeba iść. Ja przypominam, że ja w tą grę grałem strasznie dawno i po prostu sieci ja już nie pamiętam. Bo to było wieki temu. Gonią mnie od działu, no i niestety trzeba spieszyć się. No patrz, nacisnąłem shift, a nie udało się. No ale dobra, spadamy z tym szybko. O, są za mną! Ło! Dobra, trzeba przygotować się do wielkiego skoku! Cios, no epicki skok! Wow, udało się! Tylko szybko, spadam stąd, bo sytuacja jest po prostu w świecie dosyć napięta. O kurczę, ale spowolnienie. Szybciej, szybciej, Boże, jak ona się wleczy czasami. Dawaj, dawaj, Fej, dawaj! Dobrze. Niestety cały czas mnie gonią, więc... No a co ja robię? Cały czas biegnę. Czasami troszkę jest średnio mi to wychodzi, ale cóż, przynajmniej próbuję. O, dobrze. Kurczę, czasami można sobie o wiele łatwiejszy sposób jakby skracać drogi, aczkolwiek no ja tego nie widzę, więc co mogę zrobić? O, to było, to całkiem zgrabnie sobie poradziliśmy. Teraz szybko. A, dawaj, 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 Fate! Kolejny skok! Dobrze, i do budynku. Kurczę, ale mam pościg niezły. No dobra, to powinno troszkę utrudnić sprawę, więc spadamy tutaj. Świetnie, teraz to jest jakaś pralnia, czy coś ten deseń. Ło, ale to, ale ich się uszkodziliśmy. A! Jaki to był, jaki, pod jakim przyciskiem? Pod E się przyłączało, ja właśnie się tak zastanawiam. Czym się przyłączało windy i teraz już wiem. Czy winda już przypadkiem nie jedzie? No, nareszcie. Możesz odetchnąć, co za bagno. Nie wierzę, że Połup nie żyje. Co za cholerne miasto. Znałaś go? Otworzyłaś puszkę Pandory. Przejdź mostem przez bulwar i ruszaj na Centurion Plaza. CTI News ma dobra. Bardzo ważną wiadomość. Prawnik i kandydat na burmistrza Robert Pope został znaleziony martwy w swoim biurze w West Arland. Raporty potwierdzają, że Pope otrzymał pojedynczy śmiertelny postrzał w głowę. Będziemy regularnie informować o rozwoju sytuacji. Kurczę, sytuacja wydaje się dosyć napięta. No dobra, wydaje mi się, że właśnie w tym oto optymistycznym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Zakończę go w tym momencie, dlatego że jak sami widzicie, odcinek już troszkę trwa, a nie może być wieczny. Cóż, i w następnym odcinku nadal będziemy tutaj prowadzić bardzo emocjonującą ucieczkę. Jak widać, cóż, gonią sprintera, a Połup został właśnie zamordowany i sytuacja zaczyna się nieźle zaostrzać. No cóż, dlatego mam nadzieję, że bardzo Was interesuje, co się wydarzy dalej, więc zachęcam Was bardzo serdecznie do oglądania kolejnych części, a póki co życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia.